Dzień dobry. Witam was na języku polskim. Przed nami dzisiaj lekcja o przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że jesteście już po lekturze opowiadania Rekiny biznesu. Jeśli nie, to przeczytacie sobie w trakcie lekcji albo po, żeby, bo będzie nam ta treść potrzebna do dzisiejszych ćwiczeń. A teraz już chciałabym wam, wam powiedzieć co będziemy robić na tej lekcji. Odpowie odpowiemy sobie na pytanie co to znaczy być przedsiębiorczym i jak można Wykazać się przedsiębiorczością w osiąganiu celów swoich. Poznamy też przy, przykłady przedsiębiorczości, takich, takiej przedsiębiorczości, którą można na przykład w szkole naszej zastosować. Jeśli chodzi o gramatykę, to zamienicie rzeczowniki na przymiotniki, będziemy układać dialog do ilustracji. I będziemy się uczyć pisać zawiadomienie. Mam nadzieję, że lekcja będzie dla Was ciekawa i dużo się na niej nauczycie. Zapraszam Was do prezentacji. Czasem mówi się o kimś, że jest przedsiębiorczą osobą. Tylko tak zastanawiam się, czy umiecie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy ta przedsiębiorczość? Z czym się kojarzy? Pokażę Wam teraz taką mapę myśli, mapę skojarzeń, związanych właśnie ze słowem przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość kojarzy się na pewno z dobrym pomysłem. Ktoś ma dobry pomysł na przykład na jakiś biznes. Przedsiębiorczość wymaga zaangażowania się w jakąś pracę. Nie można tylko wymyślić i nic nie robić. Trzeba się jeszcze w to zaangażować. Przedsiębiorczość przyniesie nam sukces, bo ten pomysł był dobry, włożyliśmy w to. Dużo pracy i osiągnęliśmy sukces. Przedsiębiorczość to też gotowość podejmowania wyzwań. Jeśli się będziemy bać, to raczej nie będą z nas osoby przedsiębiorcze. Przedsiębiorczość wiąże się czasem z ryzykiem. Czasami można źle sobie coś wymyślić i niestety stracić. Przedsiębiorstwo to jest nowatorstwo, czyli coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił albo jest rzadko spotykane. Jakiś świetny pomysł, którego nie ma na co dzień. W, w dobry plan, w dobry biznes trzeba zainwestować, czyli włożyć jakieś pieniążki albo towar. Ale dzięki właśnie temu, że zainwestujemy, że pomysł jest dobry, że trafi na dobry grunt. Zyskujemy. Czyli te wszystkie słowa, wyrażenia kojarzą się z przedsiębiorczością. Jeśli ktoś spełnia te wymogi, to znaczy, że jest przedsiębiorczy. A jakie cechy ma człowiek przedsiębiorczy? Wybierzcie. Czy człowiek przedsiębiorczy jest kreatywny, czyli taki twórczy, pełen pomysłów? Oczywiście. Czy jest aktywny? Czyli działa na, bez przerwy, wymyśla i pracuje? Oczywiście, jest aktywny. Czy jest powolny, ospały? Nie, to nie jest cecha osoby przedsiębiorczej. A leniwy? No, leniwa osoba też raczej przedsiębiorcza nie jest. Błyskotliwy, czyli szybko łapie pomysły, szybko je wprowadza w życie, szybko rozumie. Tak, człowiek przedsiębiorczy jest osobą błyskotliwą. Ograniczony, czyli nie czyta, nie ogląda telewizji, nie wie, co się w świecie dzieje. Taka osoba przedsiębiorcza nie jest. Energiczny oznacza prawie to samo, co aktywny, więc oczywiście jest to osoba przedsiębiorcza. Bystry to samo, co błyskotliwy też jest to cecha osoby przedsiębiorczej. Pomysłowy też. Obrotny, czyli właśnie taki aktywny, wszędzie go pełno, potrafi zadziałać, rozwiązać problem, też to jest cecha osoby właśnie przedsiębiorczej. A flegmatyczny, powolny? Nie. Ociężały? Również nie. Obłudny, czyli taki fałszywy? Też nie. I optymistyczny, jak najbardziej, optymizm jest cechą osoby przedsiębiorczej. Więc mamy tutaj określenia pasujące do osoby przedsiębiorczej. Zapamiętajcie je, bo będą nam one jeszcze potrzebne w kolejnym ćwiczeniu troszeczkę później. A teraz już otwórzcie ćwiczenia i na stronie 62. ćwiczenie pierwsze, które słowa mają podobne znaczenie do wyrazu przedsiębiorczość. Otocz je pętlą. Przedsiębiorczość to inaczej, aktywność. Co jeszcze będzie takim synonimem słowa przedsiębiorczość? Pomysłowość, kreatywność i jeszcze jedno? Zaradność czyli wszystkie te cechy łączą się z przedsiębiorczością. Natomiast beztroska, lenistwo i ospałość to nie są słowa, które kojarzą się z przedsiębiorczością absolutnie. Te słowa to przeciwieństwa przedsiębiorczości. Teraz musicie zamienić wszystkie powyższe słowa, które dotyczą przedsiębiorczości na przymiotniki według wzoru. Zobaczcie, aktywność, jaki ktoś jest aktywny. I tak samo pomysłowość jaki ktoś jest. I to napiszecie. I ostatnie. Przedostatnie: Kreatywność, czyli jaki ktoś jest, i zaradność, jaki ktoś jest. Napiszecie te przymiotniki samodzielnie. Myślę, że to jest bardzo proste ćwiczenie. I teraz naszym zadaniem będzie napisać krótki dialog do scenki i nadać scence tytuł. Popatrzcie, na obrazku stoi chłopiec i mówi do swojej klasy: Zobaczycie, to super pomysł. Ja sobie nadałam taki tytuł: Przedsiębiorczy Jacek. I Jacek mówi do kolegów: Słuchajcie, mam super pomysł, jak możemy mniej zapłacić za szkolną wycieczkę? I klasa odpowiada: Jaki? Powiedz nam, to ma być dialog. I teraz waszym zadaniem będzie wymyślić samodzielnie, na jaki pomysł wpadł przedsiębiorczy Jacek i napisać, również w formie dialogu, czyli w formie takiej już odpowiedzi, odkreski skierowanej do klasy. Myślę, że pomysły będą, Fajne. A teraz nauczymy się pisać zawiadomienie. Tylko, co to jest, to zawiadomienie. Zawiadomienie to jest takie trochę ogłoszenie o jakiejś yy, imprezie, o jakimś wydarzeniu. I zobaczcie, przykład zawiadomienia. Zawiadomienia mamy pod spodem, natomiast, co to jest zawiadomienie, mamy też definicję. Zawiadomienie to informacja. Skierowana do konkretnych osób i co powinno zawierać? Nazwę, opis wydarzenia, miejsce i czas wydarzenia, adresata i odbiorcę. Czyli to jest takie trochę zaproszenie, ale skierowane do szerszego grona i pokazuje, zawiadamia o czymś, co się wydarzy i o czym te osoby, które przeczytają to zawiadomienie, powinny. Wiedzieć? Przyjrzyj się zawiadomieniom i zadecyduj, które z nich dotyczy kiermaszu przygotowanego przez rekin, rekinki biznesu. Pokoloruj wybrane zawiadomienie. Mam nadzieję, że przeczytaliście czytankę o rekinach biznesu. Jeśli tak, to Doskonale, wiecie, które zawiadomienie pasuje, ale przeczytajmy obydwa. Z uwagi na trwający kiermasz książki przez cały tydzień w klasie czwartej zajęcia będą się odbywały do godziny 13:00. I drugie zawiadomienie. Sklep Iguczniowski zaprasza na kiermasz zabawę Codziennie od 12:00 do 13:00 w tym czasie nie będzie prowadzona sprzedaż napojów. Które zawiadomienie dotyczy naszej czytanki? Oczywiście to drugie. Dzieci właśnie zaplanowały kiermasz używanych zabawek, którymi się już nie bawią, a kto nie przeczytał, niech sobie przeczyta to koniecznie. A teraz napisz zawiadomienie o kiermaszu kulinarnym, które później zostanie powieszone na drzwiach szkoły, by każdy mógł je odczytać oraz zostanie wysłane do gazety lokalnej. Skorzystaj z pytań i informacji. I mamy tutaj te pytania, i do każdego pytania jest. Podana informacja. Pierwsze pytanie: kto zawiadamia? I odpowiedź: że będą zawiadamiać uczniowie szkoły. I tak zaczniemy nasze zawiadomienie. Uczniowie naszej szkoły zawiadamiają. Kogo dotyczy zawiadomienie? Rodzice, dzieci, dziadkowie czyli uczniowie naszej szkoły zawiadamiają wszystkich rodziców, dzieci i dziadków. Kolejne pytanie. Kiedy i gdzie? Wtorek 14 do 18. Że we wtorek od 14 do 18. I gdzie? W szkole. Kolejne. Co się wydarzy? kiermasz kulinarny, czyli że we wtorek od 14 do 18 w szkole odbędzie się kiermasz kulinarny. Tutaj można tak podkreślić jeszcze na, na kolorowo, czy pogrubić cz cz czcionkę, żeby było to widoczne w zawiadomieniu, że to jest ważne. I ostatnie pytanie, jaka zmiana, że coś tam od 15 do, do 19? I ja sobie tak to wymyśliłam, że szkoła dla osób dorosłych będzie otwarta... No, w tym dniu oczywiście od 15 do 19. I zawiadomienie gotowe. Wiemy, kto zawiadamia, wiemy kogo, wiemy kiedy, wiemy na co i wiemy, jakie to wywoła zmiany. I tak jak mówiłam, kto jeszcze nie przeczytał opowiadania o rekinach biznesu, to niech sobie to koniecznie zrobi. Chciałabym też, żebyście się zastanowili yy, po przeczytaniu tego opowiadania, co oznaczały słowa pani, że przedsiębiorca musi szybko reagować na wahania rynku? Co to znaczy, że musi szybko reagować na wahania rynku? I teraz w zeszycie do języka polskiego zapiszcie lekcja, temat jesteśmy przedsiębiorczy. A pod tematem Zapiszcie cechy człowieka przedsiębiorczego, napiszcie sobie to jakąś ładną ładnymi literkami, można na kolorowo i wypiszcie te cechy, które właśnie dotyczą osoby przedsiębiorczej i można je wy, właśnie wykorzystać te, które przedtem omówiłam razem z wami na filmiku w części początkowej. Także kreatywny, aktywny, wiecie, które będą pasowały? I na koniec w zeszycie zapiszecie sobie takie przysłowie, gdzie praca pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży. Jest to stare polskie przysłowie, że właśnie, do, może jeszcze nawet wtedy nie znano słowa przedsiębiorczość, ale już wtedy wiedziano, że gdy się pracuje, jest się pilnym, tam nie wejdzie żadna bieda i dobrze się żyje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłej pracy i poszerzania własnej wiedzy na temat przedsiębiorczości. Kto wie, może kiedyś ktoś z Was zostanie przedsiębiorcą i dzięki tej lekcji będzie wiedział, co to jest. Do widzenia.